ponownie, proszę bardzo. Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie na kanale DDOB. Z tej strony córka. Słuchajcie, teraz bardzo ważny odcinek z okazji Dnia Mamy. Muszę powiedzieć, co mojej mamie kupiłam, bo ona zaraz tu przyjdzie, a ja siadam specjalnie przed nią. I słuchajcie, kupiłam jej troszeczkę takich kosmetyków, no powiedzmy, bo dwa to są kremy. Jeden to jest krem regenerujący do rąk. Wygląda następująco. To są takie bardzo fajne, naturalne kosmetyki pielęgnacyjne. Drugie to jest krem do rąk z kozim mlekiem. Jest to też bardzo fajna opcja. Kupiłam jej też zestaw taki antybakteryjny, antywirusowy i anty wszystko. To, co jest ważne, to to, że te wszystkie rzeczy zamówiłam ze strony naszego sklepu DDOB Shop. Jeżeli macie chęć sprawdzić coś swoim bliskim, swoim przyjaciołom, sobie samym albo waszym mamom, tatą i tak dalej, to zaglądajcie na stronę naszego sklepu. Możecie sobie coś fajnego znaleźć. Także to jest to. Chyba teraz muszę oddać głos mojej mamie. No dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. O Boże, poczekajcie, bo mi spinka spada, bez spinki mamy nie ma. Och, momencik. Och, kurczę. Tak, to jest ten moment. Mamo? Jeszcze raz dzień dobry, mówię Wam, kochani. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym tutaj DDOB-owym kanale. Słuchajcie, kochani, dzisiaj córka mi coś pakowała, tak? Nie mam pojęcia, co będzie się działo, ale no, zobaczymy, mam nadzieję, że przeżyję to jakoś. Słuchajcie, ja coś wymyśliłam z okazji Dnia Matki i będzie to dzisiaj rywalizacja na to, kto lepiej ucharakteryzuje się na stronę przeciwną. Czyli ja będę się charakteryzowała na mamę, a mama będzie się charakteryzowała na mnie. No to ładnie mnie wpakowała. Tak, postawiłam mamę przed faktem dokonanym, także będzie się działo. Słuchajcie, zaczynamy. Makijaż i fryzura, generalnie i ubranie. Wszystko pod stronę przeciwną. Także ja się stylizuję na mamę, mama się stylizuje na mnie. Ja sobie ze wszystkim dam radę. Kto jak nie ja, kto jak nie Beata, co nie? Do wykonania makijażu będę używała produktów ze strony naszego sklepu DDOB Shop, ze strony, na której możecie znaleźć kosmetyki marki Ingrid Cosmetics między innymi, ale to, co jest bardzo ważne, to to, że co dwa tygodnie pojawiają się nowe marki na tej stronie, więc nie tylko Ingrid, ale będą też nowe. Musicie sprawdzać sobie stronę, także wszystkie kosmetyki są ze strony naszego sklepu. To ja się za moją córkę biorę, tak? W sensie, muszę się umalować jak moja córka, tylko ja nie wiem, jak ona się maluje. Nigdy nie zwracałam na to uwagi, wiecie co? Bo to przez te okulary tak słabo widzę. No ale jak się mogą malować nastolatki? No, jakoś tam... jakoś się malują, no. No dobra, ja to w ogóle bym wolała, że moja córka się w ogóle nie malowała, no ale... co to zrobić? No co zrobić? No nie ściągnę tego jej na siłę. Dobra, to tak, co tu mamy? Baza. Tak. Jestem ciekawa, jak tym razem pójdzie na makijaż, ponieważ ostatnim razem, no, nieskromnie powiem, wygrałam. Baza. Tak, tak, tak. I pamiętacie, jaka jest zasada, nie? Kremik, kremik, kremik. Tak, 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 tak. Tak. Au! Moja mama bardzo się maluje mocno. Okay. Ma bardzo mocne usta zazwyczaj, więc na pewno pójdziemy w jakieś szminki mocniejsze. Smarujemy. Bardzo fajne, wiecie, że w tych bazach macie taki fajny pędzelek. To prawda, taki trochę jest bardzo twardy, nie ma tutaj jakichś włosków, ale damy radę, damy radę. O, kremik, kremik. Z tymi okularami, wiecie, to jest taki problem. Dajcie znać, co kupujecie swoim mamom, jak świętujecie Dzień Matki. Podkład, podkład, podkład teraz. No dobra. Ona to nie wiem, czy ona dużo nakłada tego podkładu, ale spróbujemy. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu, to zachęcam Was bardzo serdecznie. Tam był nasz makijaż inspirowany kolorami pozytywnymi, różowymi. O, usta też, wszystko zakładam. O, uszy też. Pamiętajcie, uszy i nos i wszystko. O, i brwi. Wszystko zamalujemy. Wszystko, bo wiecie, że nastolatki są takie, że one wszystko zamalują. Zamalują pryszcze, ale których nie ma, więc... Wszystko zamalujemy. Wszystko. Okej, okay, tylko tak. Chyba tyle. To tak gorąco jest. Się może tak malować, przecież to jest takie ciężkie na twarzy. Ja to wiecie, jestem totalna naturalna. Więc. Teraz co? Puder. No jak widzicie, o. Czy ma córka używa tego pudru dużo? Nie wiem. Znając życie nastolatków, to chyba tak. No to. Ponownie, proszę bardzo.
Proszę bardzo, nie ma litości. I teraz zagadka, co jest takim najbardziej rozpoznawalnym atrybutem mamy? Moja córka, czy ona coś robi z bronzerem? Może użyję troszeczkę tutaj i odrobinkę, tak? Bo ja nie jestem pewna, więc troszeczkę mogę dodać. Okej. No to może młode nastolatki lubią mieć takie podkreślone policzki. Mam nadzieję, że wszystko jest tutaj z umiarem, bo ja nic nie widzę. I teraz, może co teraz zrobimy? Czy brwi? Co on robi z brwiami? Dobra, wiecie co? Użyję kredki i potem to jeszcze troszeczkę zmiksuję z cieniami. Chyba cieniem je maluję. No dobrze. To wezmę może ten cień brązowy tutaj. O, i zrobimy te brwi. O, zrobimy tak. I teraz malujemy. Okej. Wiem, że teraz nastolatki lubią taki efekt takich gęstych jak z dżungli brwi, więc jej trochę pociemnie mocniej, bo wiem, że ona tak się stara robić. Różnie jej to wychodzi, ale się stara, więc ja jej tutaj pomogę trochę, bo ona chyba nie ma wyczucia, że to po prostu trzeba tak niechlujnie bardziej nałożyć, bo wiecie, włoski nie powinny rosnąć równocześnie tak w jednej linii, tylko takie być właśnie takie niesforne. Więc to trzeba tak niechlujnie tutaj tym pędzelkiem posługiwać się, wiecie, tak jakbyście kropeczki robiły, o. O, i te wtedy jest efekt takich gęstych brwi. Takich gęstych, niesfornych brwi. Właśnie tak, o. I teraz jest efekt właśnie taki dżungli. Użyję bardzo fajnego produktu, który jest po prostu szałowy i gdzieś go tu mam. To jest, chyba wam się też spodobał ostatnim razem. To był ten żel do brwi. Żel do brwi, tak, my obie używamy. Ten żel jest naprawdę super, powiem wam, naprawdę super. I tak on tak fajnie, o! Podkreśli teraz tą niesforność. Daje fajny kształt, także super, jest, polecam. To jest też Ingrid Cosmetics, czy zobaczcie, on jest transparentny w ogóle, on nie ma żadnego koloru, naprawdę ekstra. Gdzie ona takie brwi sobie sama zrobiła, o! Ona akurat brwi robi sobie takie w miarę delikatne, nie przesadza. Wspaniale, teraz dopiero ma brwi. I po prostu się to nie udaje wykonać, ale ja umiem, dobrze. I co teraz? Oczy może zrobimy. Dobra, użyję teraz trochę rozświetlacza. Pędzelkiem biorę. Wiecie co? O, mały włos, bo zapomniała o nosie. Przecież ona też sobie ten nos robi, o. Też trzeba sobie tutaj wyszczuplić. Ja też to robię, tylko tutaj trzeba tak to troszeczkę robić, wiecie, z umiarem. Z umiarem. I teraz co ona robi? Ona robi sobie zawsze taki jakby trochę smoky eye, nie wiem, tak jakby przecienia sobie trochę w bokach i bardziej robi w takich beżach, także zrobimy tak jak ona. Moja córka, ona chyba nie używa nic na te oczy, ona tylko kreski chyba takie sobie robi. W każdym razie wiem, że nastolatki robią sobie takie eyelinerem kreski i ja chyba tak się postaram zrobić. Także wezmę sobie, może jakąś kredkę wezmę, taką do oczu. Może ten i ten jako baza, te dwa. A po boku trochę tych ciemniejszych, jakoś to zmieszam. Okej. Okay. Dla wszystkich, którzy nie widzieli, z jakiej paletki korzystam, jest to paletka Matte & Glam. Także macie tutaj różne cienie, od połysku do matu. Zobaczcie, za lekki bałagan, ale po to są kosmetyki, żeby były używane. Mam nadzieję, że trafiam w oko. One są takie dość neutralne. Te nastolatki to lubią bardzo takie matowe te usta, wiecie co? I ja do tego chyba użyję konturówki. Dobra, to chyba tyle. Tutaj, jeżeli chodzi o to oko. Myślę, że zrobiłam to ładniej, niż moja mama to zrobiła sobie, więc chyba jest okej. Okay. Nie wiem, czy widzicie. Bo tak trochę te boki są ciemniejsze. Zrobimy może kreskę. Mama sobie takie kreski robi. To jest taki kolor, o, zobaczcie, taki właśnie bardzo nastolatkowy. One takie kolory robią sobie jasne. Rozświetlacz! Zapomniałam o rozświetlaczu. Przecież to jest podstawa wszystkich makijaży w tych czasach. Wszystko jest w rozświetlaczu. Przecież moja córka ma jakoś totalnie tutaj jakąś obsesję na punkcie tego. Może zrobimy sobie dolną powiekę. I tutaj ona chyba używa takiego cienia brązowego. Wszystko jest w rozświetlaczu. To jest podstawa. No, z rozświetlaczu, wszystko jest w rozświetlaczu, także... O! Gotowa. I teraz rzęsy. Rzęsy, no może do tego użyjemy coś takiego. O! Volume mascara. O. Czyli głośność volume.
Tak się uczyłam na angielskim. Dobrze. To jest Extra Love Mascara, Ingrid Cosmetics. Okej. Widzicie, jest to ta wersja srebrna. Mam tu jeszcze kilka innych, ale ja wezmę tą. Bardzo lubię takie w ogóle szczoteczki, które nie są, wiecie, z tymi włoskami, tylko są takie gumowe. Więcej rozświetlacza. Jeszcze ten płynny użyję. On to w ogóle jest super. Mówię wam, highlighter tak się nazywa. Liquid. On jest w żelu, znaczy takim płynie. I powiem wam, że on jest naprawdę super. O, tutaj go trzeba smarować sobie. O, i zobaczcie, jak się świeci. O, o, o. A moja nastolatka tutaj, kochana moja córeczka, jest po prostu cała w tych świecących rzeczach. Także, o, jej to... Ona wszędzie go używa. Widziałam, że tutaj nawet używała, także o, i na nos używała. I to, co jest najważniejsze w makijażu mojej mamy, jak wiecie, to są usta, więc pójdziemy w jakąś ciemną pomadkę. I myślę teraz, którą. Mam nadzieję, że trafiam i że tutaj będzie ładnie wszystko. O. No dobrze, kochani. To myślę, że ja już jestem gotowa. Kreski są. Czy ona jakiś cień używa? I wiecie, że moja mama bardzo lubi usta duże, więc... Zróbmy tak, jak ona lubi, tylko może tak nie bez przesady, nie? Żeby było ładnie. Ja teraz przebiorę się za nią, dobrze? Także uwaga, gotowa. No dobra, to by było na tyle. I teraz, słuchajcie, zajmę się... Ojejku, mega mocny jestem makijaż, masakra. Teraz się zajmę włosami, słuchajcie, żeby... no, żeby trochę wyglądać jak moja mama, czyli po prostu użyję magicznej rzeczy, czyli spinki. Także w tym momencie zapraszam serdecznie na ostateczną metamorfozę. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Taram! Jak wam, kochani, się podoba? Co sądzicie? Jak wam się podoba moja wersja bycia mamą? Masakra, co? No, myślę, że dość dobrze odwzorowała moją mamę. Wydaje mi się, że naprawdę blisko. Tak naprawdę to jakby usta i ta spinka i okulary mojej mamy tworzą... myślę, że bardzo podobny efekt, także dla wszystkich, którzy mają w tym momencie ząka, o co tu chodzi, no widzicie, że podobieństwo jest uderzające. Czy to są te same osoby? Nie, absolutnie nie, to po prostu jest takie wielkie podobieństwo. Jak widzicie, makijaż robi cuda. I pamiętajcie, głosujcie na mnie, jeżeli podoba wam się moja wersja mojej córki, to zachęcam do głosowania na mamę. Zapisujemy się do newslettera, jeżeli chcemy zniżkę, to jest bardzo ważna kwestia, minus 10% i naprawdę warto, także wszystko macie w opisie pod filmem. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie za dzisiaj i teraz może córce oddam głos. Jeszcze raz, do zobaczenia. Pa, pa! Wystarczy. Kochani, dziękuję wam i do zobaczenia, kiedy będę mogła znowu widzieć, bo córka mi zabrała okulary.